Festiwal Tarnowianie trwa w najlepsze. Dzisiaj w Tarnowskim Centrum Sztuki Mościce gościmy Jędrzeja Hycnara, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Poza tym gości czeka dzisiaj także koncert i pokaz filmu. Jak widać, Tarnów stoi na kulturze. Przede wszystkim znamy się i przyjaźnimy z samym jubilatem, z Pawłem Mazurem. Dzięki tej znajomości wiem, że każdy jego koncert to niesamowite wrażenie. No i również kolejny powód jest taki, że będę miał okazję dzisiaj wystąpić w dwóch czy trzech utworach. Będzie to Dreams, Cranberries, będzie to Florence and the Machine, Time to Wreck i trzeci utwór Love is a Battlefield. Jesteśmy świeżo po spotkaniu i po przedpremierowej projekcji filmu Bracia Łukasza Ostalskiego, który powstał w ramach serii filmów opowiadających o różnych reakcjach Polaków w dramatycznych sytuacjach II wojny światowej. Akcja filmu rozgrywa się w 1943 roku i opowiada o rozterkach i dylematach moralnych dwóch Polaków ukrywających dwóch Żydów, ale pokazaliśmy ten film nie dlatego, że właśnie to film jest bardzo ważny, on jest istotny, ale najistotniejsze jest to, że jedną z głównych ról gra w nim pochodzący z Tarnowa i związany przez lata z amatorskim teatrem Jędrzej Hycnar, dzisiaj jedno z takich najbardziej dobrze zapowiadających się nazwisk młodego polskiego kina i telewizji, grający w serialach o świetnych warunkach i fizycznych, i o pięknej prezencji, świetnym głosie, i myślę, że to spotkanie z Jędrzejem, bratem Marcina Hycnara, młodszym bratem Marcina Hycnara, który jest już bardzo znaczącym nazwiskiem w polskim teatrze zwłaszcza, ale i w kinie i w telewizji. To była taka perełka i cieszę się, że to historyczne pierwsze spotkanie w jego życiu z publicznością solo spotkało się też z dobrym przyjęciem widzów. Od niepamiętnych czasów uważałem, a im bardziej jestem blondyn, to coraz częściej uważam, że sztuka nie jest do udzielania odpowiedzi, sztuka jest do zadawania pytań. W ten sposób jej używałem, że tak zażartuję. Mam już swoje lata i cieszę się, że nie stałem przed tego rodzaju wyzwaniami jak bohaterowie filmu. To nie zawsze do nas, współczesnych ludzi, dociera. Od dawna chodziło mi po głowie i realizowałem te pomysły, żeby pokazywać twórczość osób związanych z Tarnowem, artystów, aktorów, i ten cykl w gruncie rzeczy w ramach mojego programu Goście Łukasza Maciejewskiego trwa od lat. Właśnie jesteśmy świeżo po spotkaniu z Jędrzejem Hycnarem, który pamiętam, że przez całe lata przychodził na te spotkania Goście Łukasza Maciejewskiego. Wielokrotnie spotykałem się z artystami z Tarnowa i ta idea pod tytułem Tarnowianie, festiwal zorganizowany z dużym wysiłkiem i z dużym zaangażowaniem, to jest właśnie kontynuacja tej idei, więc jeżeli wiedząc i mając świadomość, że się dzieje dużo i mam nadzieję dobrego w Tarnowie, że dobrze pracują muzea, galerie, dobrze działają kina, że ta oferta kulturalna jest urozmaicona, to nie ukrywam, że mnie cieszy najbardziej to, w czym sam mogę uczestniczyć, to, co sam mogę realizować, czyli te projekty, które robię tutaj, w Centrum Sztuki Mościce. Jak widać, z ziemi tarnowskiej wywodzą się wybitni aktorzy, reżyserzy czy artyści. Tarnowianie kochają sztukę, kochają kino, kochają teatr. Dlatego tak chętnie odwiedzają takie miejsca jak Centrum Sztuki Mościce oraz przychodzą na takie wydarzenia jak Festiwal Tarnowianie.